Wczoraj na najważniejszej w ciągu roku sesji Rady Miasta głosami 13 radnych przyjęto budżet na 2018 rok. Planowane wydatki to kwota ponad 215 milionów złotych. O tym, na co głównie zostanie przeznaczona, już teraz. Niewielką przewagą, ale jednak propozycja budżetowa prezydenta Mirosława Lenka została wczoraj uchwalona dość szybko, bo już po 3 godzinach, mimo że zastrzeżeń nie brakowało i 4 radnych było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu, to reszta opowiedziała się po stronie przedstawionego projektu. Jak podkreślałem wczoraj, to nie taki mój całkiem samodzielny budżet, bo ten budżet konsultowałem oczywiście z tą częścią Rady, która chciała konsultować generalnie, głównie z koalicją, która ma większość w Radzie. Wczoraj padły takie jakby zaproszenia do szerszych konsultacji. Ja jestem otwarty. Jeśli kiedykolwiek ktoś mnie zaprasza na rozmowę o budżecie, ja nigdy nie odmówię. Nawet jeśli to są prośby indywidualne. I takie też były ze strony niektórych radnych spoza koalicji. I muszę powiedzieć, że to się też znalazło gdzieś później w odpowiednich zapisach budżetowych. A na co w przyszłym roku wydamy pieniądze? Otóż spora ich część, bo ponad 5 milionów złotych zostanie przeznaczona na realizację programu ograniczania niskiej emisji, w tym na dotacje do technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Na co jeszcze? Będziemy w końcu brali się za starą komendę i chcemy tam zrobić centrum usług społecznych. Rozpoczniemy, myślę, plac Długosza, ulicę Długą. Sporo, myślę, ciekawych projektów. No, chciałbym wbić łopatę w obwodnicę miasta, droga Raciborz-Pszczyna. Będzie to pewnie trudne z uwagi na procedurę wyboru wykonawcy. Teraz jeszcze domknięcie z RID-u, pozwoleń budowlanych. Więc będzie to pewnie trudne w przyszłym roku, bo czas mamy do 2022. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie realizowana, ale ona musi być dobrze przygotowana. Także to będzie wybierał już marszałek, nie ja. Więc trudno mi też deklarować dokładnie, kiedy to będzie, bo przetarg będzie robiło ZDW. My będziemy, mam nadzieję, w tym aktywnie uczestniczyć. W planie jest również wiele zadań inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich oraz remontów dróg. Wspólnie z powiatem będziemy robili ulicę Kościuszki Kolejową z zahaczeniem kawałka Łąkowej, wyprostowaniem tamtego przystanku autobusowego. To jest duża inwestycja, bo tylko ta pierwsza część od tutaj Jeziorowej do Łąkowej ponad 4 miliony złotych, prawie 5 z przełożeniem sieci gdzieś tam. Prawie 6 z przełożeniem sieci, tak to wychodzi. I trochę mniejszych dróg. Chcielibyśmy sporo chodników zrobić w przyszłym roku w ramach bieżącego utrzymania dróg. Będziemy kontynuowali wymianę oświetlenia ulicznego w centrum miasta i będziemy starali się pozyskiwać środki na dalszą część oświetlenia również w innych częściach miasta. Największa część z wydatków przypadnie natomiast edukacji, bo ponad 60 milionów złotych, z czego subwencja z budżetu państwa wynosi tylko 32. Wczoraj była dyskusja, no to można mniej, ale tylko pod warunkiem, że będziemy ciąć oddziały w szkołach, zwiększać ich liczebność, a to nie jest naszym zamiarem tak do końca, dlatego że Rada kiedyś ustaliła, i myślę, że ta Rada również to szanuje, że chcemy mieć szkoły we wszystkich dzielnicach i nie zawsze będziemy upierali się przy tym, że te klasy muszą liczyć 25 osób. No taka jest raciborska rzeczywistość, w związku z tym te koszty są też większe. W uchwale budżetowej nie brakowało również budowy blisko 100 mieszkań przy ulicy Łąkowej, której koszt wyniesie 18 milionów złotych.